Cześć, dzień dobry wszystkim, zapraszam Was na kolejny maraton ze stylóweczkami, czyli oczywiście 7 dni, 7 stylizacji. Zaczynamy standardowo w poniedziałek i dzisiaj coś na drobny spacer do biblioteki, może na lody, zobaczymy. Na szczęście troszeczkę się ochłodziło, mówię na szczęście, bo ostatnie dni były naprawdę bardzo gorące, więc taka niższa temperatura jest fajną odmianą. Niższa, ale ciągle naprawdę taka, wiecie, zachwycająca. I u mnie dzisiaj w czerwień z beżem, jakoś nie miałam ochoty na dzikie szaleństwo zresztą i po co. Założyłam bluzkę, którą mam od dosyć dawna. Pamiętam, że zaraz po narodzinach Daluchy robiłam właśnie jakiś taki film ciuchowy i ta bluzka bardzo często się pojawiała. Zresztą mam jakieś takie zdjęcia, kiedy jesteśmy w tym domu pustym, stoję ja właśnie w tej bluzce. Więc to jest taki prążkowany top z krótkim rękawkiem. Do tego założyłam lnianą spódnicę z Lidla. Lidl co jakiś czas właśnie wypuszcza takie lniane ubrania. Wtedy, pamiętam, tych ubrań kupiłam dosyć dużo i pojechałam chyba na zakupy z siostrą. W każdym razie uważam, że ta spódnica była naprawdę bardzo dobrym zakupem. No ona jest lniana, jest gnieciuchem, na to nic nie poradzimy, ale uważam, że len jest bardzo szlachetnym materiałem, idealnym właśnie na takie ciepłe dni. Więc coś takiego, lekko przed kolana, ale długość, powiem Wam szczerze, jeszcze jak najbardziej taka moja. I założyłam takie żółte, teraz chyba za bardzo tego nie widać, espadryle dorwane na Zalando, ale one są wygodne, lubię w nich chodzić. No i tak się dzisiaj prezentuję, bez szaleństw. Do tego jeszcze idzie torba, taka płócienna, załadowana po brzegi książkami. Pozwalam sobie dograć jeszcze jeden fragmencik, bo jak widać, założyłam jeszcze sweter. Weszłam teraz z domu po raz drugi i jednak stwierdziłam, że w sumie spacer tak bez czegoś na ramionach może niekoniecznie będzie udany, bo będę raczej myśleć o tym, że jest mi chłodno, a nie, że jest fajnie i spacerujemy sobie, więc zarzuciłam ten brązowy sweter. Myślałam o jakiejś jeansóweczce, ale mówię, sweter też będzie dość dobrą opcją. Zatem szybka aktualizacja, jednak prezentuję się dzisiaj o tak. Cześć, dzień dobry w ten jakże ładny dzień. Ja pokazuję Wam moją dzisiejszą stylóweczkę. Zacznijmy może od dodatku, który generalnie miał być zwrócony. To jest taki, czy to będzie dobrze widać, taki naszyjnik. Trochę biały, trochę z kolorem i zapomniałam go zwrócić, został, kosztował z 4 zł i stwierdziłam, ok, niech będzie jako taki element wprowadzający trochę koloru, nazwijmy to tak. Postawiłam dzisiaj na taki zielony top, który przeleżał długie, chłodne miesiące w koszu, ale w końcu przyszedł czas, żeby go wyciągnąć i naprawdę bardzo go lubię. Jest taki, jak widać, na ramionczka. Zarzuciłam na to sweter taki bawełniany, on nie jest marki Monki, tylko jakiejś innej, ale nie pamiętam teraz. W każdym razie złapałam go na Zalando. Torebka to jest coś takiego z Witche, na mój prezent urodzinowy od męża. I mam te spodnie, w których naprawdę super się czuję. Takie, wiecie, to jest coś innego niż do tej pory zawsze nosiłam. One są luźniejsze. Taki mają okrój. Adidasy. Tak, ja muszę w ogóle właśnie kupić jakieś czarne butki takie na te cieplejsze miesiące, bo generalnie czarnych mi brakuje. No i co? Uciekam do fryzjera, także o tak się dzisiaj prezentuję. Spoko, wiadomo, sweter jak coś można zawsze ściągnąć, aczkolwiek dzisiaj jest lekko wietrznie, więc wiecie, zawsze ta dodatkowa warstwa się przydaje, zatem uciekam. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami środowo i zapraszam na kolejną stylówkę. Dzisiaj mam naprawdę dobry humor i stwierdziłam, że podkreślę to troszkę moim ubiorem. Postawiłam na kolor, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale założyłam po raz pierwszy w tym roku taką bluzkę w kratkę. Ona ma taki dosyć fajny, jasny, zielony kolor i naprawdę bardzo lubię w niej chodzić. Tutaj ma jeszcze takie bufiaste, księżniczkowe
rękawki naprawdę jest przeurocza i ja ją złapałam na Bailando, to jest marka Monki, świetna jest naprawdę, do wielu rzeczy mi pasuje. Został ten naszyjnik, zarzuciłam marynarę, bo powiem Wam, że jak ja przed 8 jeżdżę z Lilą do przedszkola, to jednak nie jest jakoś szczególnie ciepło. Marynarka jest z... skąd? Z Sinseya. Ona taka lniana jest. Wydaje mi się, że w zeszłym roku dość dużym zainteresowaniem się ona cieszyła. Też stwierdziłam, że się skuszę. Początkowo troszeczkę się jej bałam, ale powiem Wam, że tak jak obserwuję, jak ją noszę, tak mogę stwierdzić śmiało, że to był dobry zakup. Tak, debiut spódnicy. Spódnica złapana w lumpie w Płocku za 14 zł, z tego co pamiętam. I powiem Wam szczerze, że ja chciałam ją oddać mojej siostrze. Kupiłam ją w marcu, bo czułam po prostu, że jest mi w niej, wiecie, strasznie ciasno i że spódnica koniec końców nie jest dla mnie zbyt komfortowa, ale moja siostra powiedziała, że takich długości nie lubi, że ona raczej stawia, wiecie, na takie rzeczy dość krótkie, więc mówię, dobra, najwyżej wystawię ją za parę groszy na Vinted, ale przychudłam troszkę. Tak, zrzuciło się kilogramów, albo może raczej zrzuciło się nieco centymetrów. Założyłam ją dzisiaj i mówię, świetnie, że ze mną została, bo jest naprawdę świetna. Taka, zobaczcie, bardzo ładna, ma tutaj kieszonki. No i co? Końcóweczkę stanowią żółte espadrylki też z Bailando. Jakby luksusowo, bo to jest Tommy Hilfiger. Więc tak się dzisiaj prezentuje. Jest fajnie, bardzo dobrze się czuję w takim stroju. Mówię, jak będzie ciepło, to po prostu pyk. Zrzucam marynarkę i robi się o coś takiego. Dzień dobry, dzisiejszy dzień jest pod tytułem biegam, skaczę i załatwiam, więc postawiłam na coś bardzo wygodnego, ale też takiego chroniącego przed chłodem. Dzisiejszy dzień jest dość wietrzny, ale na szczęście świeci słońce. Więc tak, może zacznijmy od dodatku, czyli od czarnej torebki Witthena, która idealnie mi się sprawdziła, co by, wiecie, pomieścić niezbędne mi rzeczy. Stwierdziłam też, że założę koszulę znaną z ostatniego lump haulu. Jak widać, ona jest w kratkę. I z tyłu... Oj, chyba nie dam rady Wam tego pokazać. W każdym razie z tyłu jest myszka Miki, taki, wiecie, akcent. I co? Stwierdziłam, że białe spodnie będą czymś najlepszym, czymś takim wygodnym, no bo niestety dzisiaj krótsze długości raczej nie miałyby racji bytu. Więc białe spodnie, adidaski, co by się właśnie wygodnie skakało i biegało, załatwiało te wszystkie sprawy. No i tak się dzisiaj prezentuje, można powiedzieć, takie kontrastowe zestawienie, ale jest spoko, lekko na sportowo. Także tak o. Mamy to, dobrnęliśmy do piątku i dzisiejsza stylówka na podróż do Płocka. Postawiłam na moją nieśmiertelną krótką kurtkę z lumpa, bo wieje. Powiem Wam, że pogoda ostatnio jest naprawdę bardzo przyjemna. Jedyny minus jest taki, że dość konkretnie wieje. Tak, pod to założyłam taką bluzkę lnianą z Lidla. Kupiłam ją rok temu albo dwa lata temu, jakoś tak. I uważam, że naprawdę jest bardzo fajna. Ona jest długa, dlatego myk z gumką związałam końcówkę i wywinęłam. Postawiłam też naszyjnik jako taki, wiecie, element dekoracyjny. No i co? Spódnica. Moja wygrzebana spódnica, którą kupiłam na Zalando. To jest ogólnie marka Hollister. Tak, Hollister, ale właśnie złapana na Zalando. Jest bardzo fajna. Pamiętam, że w zeszłym roku dość często ją nosiłam, bo ona ma bardzo fajną długość. Jest taka dosyć prosta, jeśli chodzi o stylóweczki. Nie wiem, biała góra, dowolnie jaka i w sensie w fasonie. I śmiało można ruszać, ale właśnie tutaj ze względu, że są takie zielone akcenty, stwierdziłam, że ten zielony top będzie bardzo fajnie pasował. No i znowu mam espadryle, ale jakoś tak ostatnio jest mi w nich najwygodniej, bo po prostu, wiecie, ściągam klapki, wkładam espadrylki i ruszam przed siebie. Aczkolwiek myślę, że tutaj moje białe adidaski też bardzo fajnie by się
sprawdziły. No i co? Tak się dzisiaj prezentuję. Bez szaleństw, ale w moim stylu. Cześć! Kolejna stylówka dzisiaj będzie dość kolorowo-owocowo, bo my wybieramy się na piknik rodzinny. Taka mała imprezka, więc stwierdziłam, że zaszaleję, ubiorę się tak pod dziewczyny, bo dziewczyny mają dzisiaj sukienki w wisienki. I ja stwierdziłam, że u mnie też będzie kolorowo-owockowo i nawet trochę wisienkowo. Założyłam taką przeuroczą sukienkę z Nare. To jest w ogóle jej debiut. Jeszcze nie miałam przyjemności w niej chodzić, ale to też dlatego, że zamówiłam ją zimą, więc wiadomo, że musiała swoje odczekać. Ale zobaczcie, jest przeurocza, tylko że jest gnieciuchem. 100% wiskoza i niestety, no tutaj musimy zaakceptować jej pewne wady. Mam taką torebkę, stwierdziłam, że dzisiaj będzie kolor. Jest naszyjnik. Okulary też wzięłam przeciwsłoneczne, tak wiecie, awaryjnie. I mam, uwaga, nowe buty. Kupiłam je w piątek na wesele, bo tak nie miałam takich butów Ideolo Perfecto do sukienki i udało mi się upolować te w TK Maxie. I powiem Wam, że tak, one mają minimalny słupek, ale są naprawdę cudowne, cudownie wygodne, bardzo miło mi się w nich chodzi, dlatego stwierdziłam, że po prostu założę je również dzisiaj, bo bardzo fajnie się w nich czuję. One nie są oczywiście jakoś szczególnie wysokie, no ale jednak delikatnie tą nogę wydłużają, więc o tak się dzisiaj prezentuję, mówię, jest owockowo-kolorowo, niekoniecznie na poważnie, ale czy musi być? I witam się z Wami ostatniego dnia, jeśli chodzi o ten film. Oczywiście stylóweczka. Dzisiaj jest prosto. I nie wiem, czy nie będę musiała narzucić czegoś potem na siebie, bo zapowiada się na deszcz. Zrobiło się jakoś tak szaro. No i do brzegu. Nie zmieniałam tego naszyjnika. On jest taki, jak widać, no nawet nie wiem, jak go ująć. No taki, o, wydaje mi się, że bardzo uniwersalny. Góra to jest taka bluzka z ażurkowymi rękawami. Ja ją kupiłam w zeszłym roku w Reserved i uwierzcie mi, że to był jeden z lepszych zakupów, bo ja w tej bluzce chodzę bardzo często, więc wiecie, jestem zdania, że jeśli chodzimy w czymś często, to warto było kupić nawet w sieciówce. I co, niżej mam spódnicę, którą Wy też bardzo dobrze znacie. To jest spódnica z Zalando w panterkę, którą noszę generalnie całym rokiem. Chociaż nie ukrywam, że mnie panterka jakoś mocniej kojarzy się jednak z jesienią. Nie wiem czemu, może to przez te kolory. No i zastanawiałam się, czy założyć takie moje koturne w panterkę, co by było jeszcze bardziej drapieżnie, czy jednak płaskie buty, ale stwierdziłam, że może płaskie buty będą bezpieczniejszą opcją na latanie po Biedronce. Jak widać, prezentuje się o tak, bez szaleństw, ale jest bardzo fajnie.